Postać Crasha Bandicoota jest bardzo wpływowa dla rozwoju gier komputerowych. Spójrzmy na to z perspektywy czasu, już nawet w latach 90., gdy wychodziły pierwsze części na konsole PlayStation. Zostały tak pozytywnie odbierane przez fanów, że aż sam Crash stał się nieoficjalną maskotką firmy. W kwietniu 2001 roku ukazała się gra Crash Bandicoot Wrath of Cortex, która była pierwszą częścią Crasha, która ukazała się na różne platformy. Poza PlayStation 2 ukazała się również na GameCube, jak i Xboxa. Fabuła w tej grze nie prezentuje się dosyć interesująco, jak zresztą to było we wszystkich Crashach, ale warto ją tutaj delikatnie przybliżyć. Po wydarzeniach z Crash Bandicoot 3 Warped w nowej stacji kosmicznej spotyka się Cortex i jego ekipa. Uka-Uka nie jest zadowolony z zaistniałej sytuacji i informuje, że osiągnięcia grupy są żałosne. Oświadcza, że nie pozwoli, żeby cokolwiek stanęło na drodze zła, zwłaszcza bez mózgi pomarańczowy torbacz. I oznajmia, że Crash musi zostać wyeliminowany. Grupa zastanawia się, co robić i nagle Dr. Tropi przypomina o tajnej broni, nad którą Cortex pracował w swoim laboratorium. Jednak Cortex wszystkiemu zaprzecza. Dr. Engine przypomina Cortexowi, że Tropi nawiązuje do super tajnej broni, nad którą Cortex pracował dniami i nocami, odkąd ostatnim razem Crash go pokonał, ignorując Cortexa, który bezgłośnie usiłował powiedzieć mu, żeby milczał na ten temat. Jednak skoro sprawa już się wydała, Cortex postanowił ujawnić istnienie jego genetycznie zmodyfikowanej broni, która posiada niesamowitą moc, jednak broni brakuje zasilania. Uka-Uka opowiada grupie o wojnie, która miała miejsce 1000 lat temu między starożytnymi przodkami Elementals, grupą renegatów masek, która kontrolowała naturalne elementy z ziemi, wody, ognia i powietrza, a także używała swoich mocy, aby zniszczyć cały świat. Starożytni przodkowie byli w stanie uwięzić Elementals poprzez wykorzystywanie kryształów, trzymając ich w stanie hibernacji. Cortex wywnioskował, że jeśli uwolnią niszczycielską energię Elementalsów, będą mieli wystarczająco dużo energii, aby wzbudzić do życia ich niszczycielską broń. Broń zdolna będzie do kruszenia gór, wyburzenia całych miast i, jak Uka-Uka ma nadzieję, do zmiecenia Crasha z powierzchni ziemi raz na zawsze. Także jak widzicie, fabuła prezentuje się dosyć standardowo, Uka-Uka jest wkurzony, Cortex musi go zniszczyć i tak to się prezentuje fabularnie. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to mamy tutaj ostatnią część, która jest takim typowo crashem. Całą mapę mamy podzielone na 5 warproomów. W każdym warproomie musimy ukończyć 5 poziomów, na każdym poziomie znaleźć kryształ. Potem mamy walkę z bossem i tak właśnie całość się prezentuje rozgrywki tutaj. Jednak na co warto zaznaczyć uwagę, to na to, że graficznie gra uległa zdecydowanemu polepszeniu. Jak w Crashu 3 mieliśmy po prostu 3D zachowane, jednak ono nie miało głębi. Tak tutaj, jak widzicie, już mamy zachowaną odpowiednią głębię, przez co gra prezentuje się bardzo dobrze, chociaż czasami to drażni, bo jak lecą na nas strzały, to czasem nie możemy dobrze wyznaczyć percepcyjnie, w którym miejscu się znajduje strzał i możemy przez to łatwo zginąć. Do tego etapy są bardzo rozbudowane i przeważnie one składają się z dwóch części. Mamy na przykład etap, gdzie musimy najpierw sobie przejść crashem dany obszar, a potem jedziemy samochodem i uciekamy przed czymś, a nie jak było w poprzedniku, że każdy etap, jak mieliśmy etap, gdzie musieliśmy iść do przodu jakby, że coś nas goniło, to tylko na tym się opierał etap, także teraz tutaj mamy o wiele większe skomplikowanie. Oczywiście, jeżeli chodzi o bonusy, aby ukończyć grę na 100%, to musimy oprócz zwykłych kryształów zebrać także gemy, które zgarniamy za zebranie wszystkich skrzynek w grze, czy time trailer, gdzie musimy ukończyć dane etapy na czas. Jedyne, do czego można się przyczepić w tej grze, to wygórowany miejscami poziom trudności, bo mimo iż wszystko się wydaje proste i typowo crashowe, tak czasami wymaga to od nas wielkiej zręczności, że można porównać grę poziomem trudności coś pomiędzy pierwszą a drugą częścią Crasha. Także jest miejscami łatwo, ale miejscami cholernie zręcznościowo. W sumie to można potraktować też jako plus z drugiej strony, bo przez to wydłuża się czas rozgrywki, jednak łatwo można się sfrustrować. Ścieżka dźwiękowa w tej odsłonie Crasha jest na zaskakująco wysokim poziomie i dobrze dopasowuje się do tego, co się dzieje na ekranie. Utwory są melodyjne, łatwo wpadają w ucho, chociaż nie zapadają w pamięć tak jak te z poprzednich części, ale może to kwestia tego, że po prostu poprzednie więcej grałem niż w tą, jednak soundtrack ogólnie na plus.
Tak się stało, że jestem szczęśliwym posiadaczem tej pozycji, lecz niestety w edycji platynowej, co mnie strasznie drażni, bo tutaj mamy okładkę umiejscowioną centralnie na środku, a wokół mamy srebrną ramkę, co wygląda bardzo nieestetycznie. Na całe szczęście mamy tutaj zawartą normalną, klasyczną książeczkę, która jest w środku czarno-biała, ale mamy na 24 stronach opisane wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Z nadgryzją trochę ząb czasu, ale mimo wszystko trzyma się calutka. Mamy srebrną płytę, co też mnie strasznie wkurza w platynowych edycjach, bo powinna być ładna z nadrukiem, jak w premierowych. A z tyłu mamy oczywiście kilka screenshotów z gry i opisaną mniej więcej fabułę, na czym polega. Słowem podsumowania, Crash Bandicoot Wrath of Cortex jest naprawdę bardzo solidną pozycją na PlayStation 2 i na pewno jedną z najlepszych części, jeżeli chodzi o serię Crasha w ogóle. Gorąco polecam fanom starej serii, ze względu na fajnie ujętą grafikę, dobrze rozbudowane poziomy, dobry soundtrack i ogólnie dobry gameplay. Jedyne do czego możemy się przyczepić to właśnie wcześniej wspomniany poziom trudności. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja, zostaw łapę w górę, zostaw subskrypcję, żeby nie przegapić żadnych materiałów, a także obczaj poprzednie recenzje.